Za 3000 zł! Za 3000 zł! Niestety ratusz prowadzi politykę dezinformacji, a nie informacji i nawet mieszkańcy osiedla Przyjaźń nie mają pojęcia, o co tutaj może chodzić. I my też nie wiemy, bo odkąd przejęli władzę, nie przedstawili do dzisiaj żadnej informacji, co z tym osiedlem będzie. Na ten moment najgorszy scenariusz wydaje się spełniać, a polega on na tym, o czym mówiła Zenobia. Eksmisja całego osiedla rozłożona na raty. Nie zostaniemy wyrzuceni my, mieszkańcy domów studenckich, które już dawno zresztą wymukli domów studenckich, bo mieszka tam wiele osób, które po prostu pracują, wiele osób z Ukrainy, wiele osób z różnych krajów. Pełni to właściwie rolę domów mieszkalnych, taniego noclegu. Ale oczywiście studenci też tam to mile widziani. Są pokoje, do których by się mogli wprowadzić. Niestety cała polityka antyspołeczna polegała na tym, żeby nie wynajmować pokoi. I w momencie, kiedy ludzie nie mają gdzie mieszkać, właśnie na osiedlu są te puste pokoje. Ja uważam, że to powinien być jeden z naszych postulatów, żeby każdy pokój na osiedlu został wynajęty, bo większość z nich nadaje się do zamieszkania i nie jest prawdą, że one, te domy się rozpadają, chociaż są w niskim standardzie właśnie z powodu zaniedbań polityków, a nie naszych. Wielu mieszkańców włożyło kupę kasy, żeby to jakoś utrzymać. Jeżeli chodzi o studentów, są na chwilę i może nie dokładają tylu starań. Niemniej jednak te domy nadają się do zamieszkania, bo w nich mieszkamy. Nie damy się wyrzucić pod żadnym pretekstem. Zostajemy! 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 No tak, ale też nie. Cześć. Jacek powiedział większość rzeczy, które chciałam wyrazić także ja. Natomiast moja przyjaciółka miała wypowiadać się o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Niestety źle się czuła i nie przyszła, więc zrobię to ja. Też jestem osobą z niepełnosprawnością. Niestety źle się czuła i nie przyszła, więc zrobię to ja. Też jestem osobą z niepełnosprawnością. Nas na osiedlu po prostu traktowano niepoważnie. 18 dni przed wyprowadzką dostaliśmy informację, że mamy się wynieść normalnie na kartce, na drzwiach i tylko po polsku. To jest ciekawe, bo mamy międzynarodową społeczność. No, to się w pewnym momencie wkurzyłam i stwierdziłam, że tak dalej być nie będzie, jak mawiał Wędek Kiepski. I chciałam zaintonować tutaj taką przyśpiewkę. Przyjaźń zostaje, osiedle przyjaźń zostaje. 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 Ja chciałem ze swojej strony powiedzieć, że u nas na osiedlu wszyscy dowiedzieliśmy się, że mamy się wynosić z tych domów studenckich 18 dni przed datą wyprowadzki. Ogłoszono nam to 22 lipca i tutaj panowała dużo dezinformacja, ponieważ my nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy nam te umowy przedłużą, czy nie. Ja osobiście, gdy podpisałem umowy, nie dostałem gwarancji, że zostanie ona przedłużona. Natomiast gdy dopytałem, to pani mi powiedziała, że najprawdopodobniej będzie przedłużona, więc nie powiedzieli nam, że po prostu tak będzie, a ogłaszają nam to 18 dni przed po prostu terminem wyprowadzki, no co jest nieludzkie, że mamy się ze swoimi kotami, z psami, zwierzętami po prostu wynieść. Dużo osób mieszka tutaj, a jest, znaczy dużo osób, które mieszka na naszym osiedlu, jest spoza Warszawy, a nawet spoza granic Polski. Nie mają tu żadnej rodziny, często mają też obowiązki, pracę i po prostu to też jest nieludzkie, żeby tak ludzi na bruk wyrzucać. Już dużo lepiej byłoby nawet, gdyby powiedzieli to 3 miesiące temu, ale powiedzieli wprost, że na pewno nam tych umów nie przedłużą. Natomiast właśnie tak jak koleżanka powiedziała, nas się informuje kartkami. Nawet nie jesteśmy pewni, czy osoby, które nie mówią w języku polskim, a tam mieszkają, czy w ogóle się zorientowały, co się dzieje. No miejmy nadzieję, że tak.
też odgrażają się, że jeśli ktoś zostanie, no to będą podnosić czynsz razy dwa, czy jak ktoś płaci 700 zł i nie odda kluczy do piątku, no to już będzie płacił 1400, grożą eksmisjami na nasz koszt. Ja ze swojej strony też chciałem powiedzieć, że u nas różne osoby na osiedlu działały w różny sposób, żeby jakoś uratować tą sytuację przez ostatnie miesiące. Ja akurat działałem w takiej grupce, która miała na celu po prostu doprowadzenia do spotkania z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim, ponieważ w dniu swojego zaprzysiężenia, czyli w sumie w tak uroczystym dniu, gdy część z nas właśnie przyszła z transparentami, mnie akurat tam nie było, ale byli inni moi koledzy i koleżanki, i gdy właśnie chcieli i domagali się jakiejś reakcji ze strony prezydenta, to on na swoim zaprzysiężeniu mówił, że my tylko przychodzimy pokrzyczeć i że on nas podobno zapraszał, ale nikt takiego zaproszenia nie dostał do ratusza i że on nam daje wybór, że możemy przejść, porozmawiać i załatwić sprawę, ale według niego i to wszystko się nagrało, to wszystko jest dostępne w internecie, bo to było w dniu jego zaprzysiężenia, w tak uroczystym dniu, powiedział, że on chce rozmawiać i że możemy przyjść i rozmawiać. Natomiast gdy właśnie się zebraliśmy i stworzyliśmy taką grupkę, która zajmowała się tym, żeby do tego spotkania doprowadzić, wysyłaliśmy list, to bardzo długo czekaliśmy na odpowiedź. W ogóle prezydent osobiście nam nie odpisał, zrzucił to na swojego wiceprezydenta i jedyne, co udało się wywalczyć, to to, że będziemy zaproszeni na jakieś posiedzenie inauguracyjne, gdzie będą jacyś eksperci i my tam będziemy tylko w takiej roli jako tacy wierni słuchacze najprawdopodobniej, a już na pewno nie będziemy mieli tam praktycznie nic do powiedzenia, więc tak nas traktuje pan prezydent sam, natomiast unikał spotkania z nami jak po prostu kot wody. I niestety tak to wygląda. Także do tego obiecał też, że mówił, że w ogóle, że te eksmisje to są jakieś teorie spiskowe, plotki, nawet mówił, żeby nie siać dezinformacji, też to mówił tam na tej sesji rady. Nie słuchać perfektów. Tak, i po prostu, a tu się okazuje, że 3 miesiące później, że rzeczywiście pan Rafał Trzaskowski po prostu nawet nie mrugnął okiem, a wywala 1000 osób na bruk po prostu. I tak to wygląda z mojej strony. Ja mam na przykład 2 koty i ja w piątek muszę oddać klucz. Zostałem poinformowany o tym 22 lipca. Tym bardziej też nie wierzę w przypadkowość, bo nasze umowy się właśnie kończą. Poprzednia umowa też nam się kończyła 9 i teraz też się kończy 9. I wtedy też się dowiedzieliśmy o tym, że możliwe nie ze wszystkimi podpiszą umowy. I też to było 18 dni wcześniej, też chyba 22, więc ja w takie przypadki nie wierzę. Oni po prostu specjalnie nas jak najpóźniej informują. Nie wiem, taką strategię obrali, żeby... Można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski to jest taki doświadczony szachista, który swoich obywateli rozgrywa po prostu. Rozgrywa w partię szachy z nami wygrywa, próbuje wygrywać i po prostu ciężko z nim rywalizować, bo my nie mamy takich narzędzi jak on. My możemy sobie przyjść, pokrzyczeć, a on podpisze jedną ustawę i mamy bardzo duże problemy. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze na szybko coś dodać o sytuacji osób niepełnosprawnych na osiedlu. Osiedle jest o tyle przyjazne osobom na przykład z niepełnosprawnością ruchową, że mogą one bez problemu dostać się do swoich domów, bo są to domy parterowe. I są wśród nich osoby, które na przykład skończyły studia albo musiały przerwać studia z powodów finansowych, bo nie było ich na przykład stać. I niestety te osoby zostają, ale boją się, że zostaną eksplodowane na bruk, bo nie mają po prostu dokąd pójść. No, Eksmis jest stop! Witam was wszystkich. Ja się nazywam Jacob Odaria i jestem aktywistą na rzecz wolnej Białorusi. Wszystkim przypominam, co się dzieje za Bugiem, jaki tam jest krwawy przestępczy reżim. Cały czas Białorusini uciekają przed tym potworem Aleksandrem Łukaszenką. No, w tym momencie oni muszą mieć dach nad głową, a gdzie ci Białorusini, którzy za chwilę mogą zostać wyrzuceni z Akademików Osiedla Przyjaźni, mają szukać zakwaterowania? Nigdzie w Warszawie nie znają bowiem domków za 1700 zł. No.
dwa, nigdzie w Polsce takich akademików nie znajdą, takiego zakwaterowania. No to w tym momencie, gdzie oni mają trafić? Pod most? Z powrotem tam do Białorusi? No zaraz, ale przecież jeżeli oni trafią z powrotem do Białorusi, to pierwsze, co się im stanie, to zostaną aresztowani i być może nawet pobici na śmierć. Panie Trzaskowski, widziałem, jak pan podał sobie rękę ze Swiatłą Tichanowską, liderką białoruskiej opozycji demokratycznej, na znak Solidarności. I co? To być pana Solidarność z panem Białorusią? Słyszysz? Ty milczysz jednak, ale my cię rozliczymy! Żyje Białoruś! Mnie się dzisiaj w nocy śniło, że Łukaszenka został zarządcą osiedla i kazał nas wszystkich eksmitować. Trzaskowski nie eksmituj! 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 Stoję teraz tutaj przed tym urzędem, w którym właściwie powinien mieć praktyki, bo studiuję kierunek, który wymaga ode mnie pracy za darmo dla ludzi urzędników, którzy w tej samej chwili powodują, że ja nawet nie wiem, czy ja mam... że ja nawet nie wiem, czy ja mam, mogę składać wniosek o to, że mam robić praktyki w urzędzie, czy nie. Muszę je zrobić, tak, żeby skończyć studia. Muszę je zrobić za darmo, bo za praktyki nikt nam nie płaci. A w tym momencie stoję, krzyczę tutaj razem z wami, bo nie wiem, czy będę mieć gdzie mieszkać za tydzień. Nie wiem tak naprawdę, czy nie będę musiał wrócić na Podkarpacie z kotem, z całym dobytkiem, który udało mi się tutaj przez ostatnie dwa lata studiowania w Warszawie zebrać. I tak naprawdę nikt mnie tutaj nie zachęca do tego, żeby zostać w Warszawie po studiach, żeby tutaj pracować. A mimo to widzę, że moi znajomi ze studiów, tak, jakieś koleżanki, koledzy z roku, oni was zastąpią kiedyś w tym urzędzie, tak? Oni przynajmniej widzą ludzi, widzą nasze problemy. Są w tej samej sytuacji, co ja. Jeśli oni zostaną w Warszawie i was zastąpią, to wasze rządy się skończą. I jakby i tyle będzie dla was hajsu, a reszta będzie dla nas. Burza stanie w ręce ludzi! Pusto stany, ręce ludzi, 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 pusto stany, ręce ludzi. Zapraszamy też wszystkich mieszkańców osiedla i osoby wspierające do podpisywania się pod petycją, którą za chwilę będziemy wręczać prezydentowi Trzaskowskiemu. Będziemy liczyć na to, żeby odpowiedział też na nasze postulaty. Może tutaj też je przeczytam. To jest stop wysiedlaniu osiedla. Żądamy gwarancji zamieszkania przynajmniej do końca studiów dla obecnych studentów, kontynuowania funkcji akademickiej osiedla oraz zapewnienia pozostałym mieszkańcom umowy na czas nieokreślony. Remont osiedla, brak podwyżek czynszu. Żądamy przeprowadzenia niezbędnych remontów osiedla Przyjaźń z gwarancją braku podwyżek czynszu. Nie zgadzamy się na wysiedlenia na czasie remontu. Zakres koniecznych prac nie jest znaczny, a ich termin nie został jeszcze zaplanowany. Nie ma więc podstaw do wysiedlenia mieszkańców. Ponowne otwarcie karuzeli. Domagamy się otwarcia klubu Karuzela jako publicznego domu kultury. Także zapraszamy tutaj petycja jest tutaj, Bruno będzie zbierać podpisy, także zachęcamy do podpisywania się. Ja ze swojej strony mogę dodać tyle, że to nie jest pierwsza taka akcja Trzaskowskiego, to nie jest pierwszy taki schemat działania, w którym po kropelce, po trochu powoduje się, że mieszkańcy są wysiedlani. Dobrze pamiętamy aferę reprywatyzacyjną. Dobrze pamiętamy dziesiątki tysięcy mieszkańców, które zostały wysiedlone ze swoich mieszkań. Ich też miasto zostawiło na lodzie. Najpierw obiecując im Złote Góry, że zajmie się nimi, że będzie, że nikt nie będzie pozostawiony sam sobie. W rzeczywistości większość tych osób nie otrzymała żadnej pomocy od ratusza i tylko mydlono oczy
przyciągano tą sprawę. Nieprzypadkowo tutaj jest takie działanie podejmowane, że są umowy czasowe na 3 miesiące dla studentów, umowy na rok dla innych mieszkańców, po to tylko, żeby w czasie, kiedy te umowy wygasają, żeby te osoby były same, żeby nie organizowały się i żeby nie wystąpiły razem w obronie swoich praw. My na to się nie zgadzamy. My nie pozwolimy tak sobą manipulować i tak podzielić tych mieszkańców na różne ich kategorie, tych, co mają umowy na czas nieokreślony, tych, którzy mają umowy na czas określony, studentów, innych osób, które w ogóle nie mają umów. Wszyscy będziemy występować razem po to, żeby osiedle mogło pozostać w takim kształcie, w jakim funkcjonowało do tej pory i żeby jego dotychczasowi mieszkańcy mieli zapewnione miejsce zamieszkania. Dość wysiedlania! 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 Oczywiście cyniczna polityka ratusza polegała na tym, żeby dać nam umowy na 3 miesiące, żeby w środku wakacji po cichu nas wyrzucić z osiedla. Ale to się nie uda, bo już jesteśmy coraz głośniejsi, chociaż plan był dobrze zaplanowany. Arogancka administracja wystraszyła wiele osób, łącznie z matkami z dziećmi, które same się wyprowadziły, zderzając się z murem różnej arogancji urzędników naszej administracji, niestety, z administracji Trzaskowskiego. Kłamliwe straszenie, że nie mamy prawa tam mieszkać, że musimy się wprowadzać. Wprowadzanie ludzi w błąd zaowocowało tym, że dużo ludzi już się z osiedla wyprowadziło. Ale ciągle jest grupa, i to duża grupa, która jest zdeterminowana walczyć do końca o to miejsce. Również dlatego, nie tylko z powodu własnych interesów, ale dlatego, że zniszczenie osiedla oznacza zniszczenie dużego zasobu mieszkaniowego, taniego zasobu mieszkaniowego. Warto spojrzeć na to w szerszym kontekście. Dlaczego te ceny mieszkań w Warszawie tak szaleją? Właśnie dzięki takiej polityce. Wyrzucenie setek osób na bruk oczywiście spowoduje podwyżki cen, tak? Jeżeli takich sytuacji jest dużo, no to właśnie z tego powodu te ceny wynajmu są tak wielkie. I to jest polityka właśnie ratusza. Antyspołeczna, antyludzka. Chociaż rzekomo reprezentują nasze interesy i na każdym kroku nie omieszkają tego podkreślać, że są naszymi reprezentantami. Ale jak mogą nas reprezentować ludzie, którzy kłamią w białe oczy? Którzy jednego dnia mówią to, jednego dnia mówią drugiego, a na końcu mówią: wynoś się stąd, nie ma tu dla ciebie miejsca. Tu są miejsca na modne kafejki, tu są miejsca dla ludzi, którzy mają pełne portfele. Ale Warszawa to nie tylko ludzie z Wilanowa i nie tylko Trzaskowski i jego elitka. My też tu jesteśmy, będziemy tutaj i jest nas więcej niż ich. Tylko, że oni są zorganizowani i są przy władzy. Ale to się kiedyś skończy i dołożymy wszelkich starań, żeby to się skończyło jak najszybciej. Rafał Trzaskowski, przestań kłamać! Rafał Trzaskowski, przestań kłamać! Demonstracja i każda akcja opiera się na solidarności. Gdyby nie grupy, które nas wspierają,
nic byśmy nie byli w stanie zrobić, gdyby nie Zenobiarzaczek, gdyby nie szereg różnych organizacji warszawskich, nie byłoby ani tej demonstracji, ani protestu na Radzie Miasta, ani nic by nie było niestety. Tylko dzięki temu, że w Warszawie działają organizacje lokatorskie i ruchy miejskie, jesteśmy w stanie się bronić. Także chciałbym wszystkim podziękować, którzy nas wspierają w tym temu, że w Warszawie działają organizacje lokatorskie i ruchy miejskie, jesteśmy w stanie się bronić. Także chciałbym wszystkim podziękować, którzy nas wspierają w tej walce, bo jest o co walczyć. Solidarność!